Cześć wszystkim. Nie sądziłem, że to się szybko stanie, ale są nowości odnośnie Crasha Bandicoot 4 It's About Time. I z tego powodu zrobimy sobie pogadankę. To się wszystko dzieje w trakcie State of Play, gdzie jak widzicie macie livestream i czat sobie zapierdziela, ale nie miałem możliwości, powiedzmy, na żywo tego komentowania. Więc cofnąłem sobie teraz do momentu, kiedy jest Crash pokazany i nie pozostaje nam nic innego jak obejrzenie i analiza w tym samym czasie, więc... Yo! Hey everyone, I'm Lou Studdard, producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains Neo Cortex and Dr. Wiedziałem, że Entropy będzie pokazany, bo były, że tak powiem, przesłanki, że jest to fabuła bezpośrednio kontynuująca wiadomo Crasha 3 i że to wszystko dzieje się w 1998 roku, więc... Nie dziwię się, dlaczego Entropy został tutaj pokazany. Mam nadzieję, że oni to wytłumaczą, jak oni z powrotem wrócili do swoich normalnych wyglądów. Bo jak pamiętamy zakończenie Crasha 3, oni byli dzieciakami. Jedziemy dalej. Entropy have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. Now they've got their eyes set on not only simply conquering this dimension, but all dimensions. And it's up to Crash and Coco to save the day. Crash Bandicoot 4 It's About Time is the first totally new game in the Crash Bandicoot series in over a decade. So for us at Toys for Bob, we felt that it was important to reintroduce longtime fans, as well as new players, to this amazing franchise. First, we made sure to incorporate the classic tense, precise, and perspective-shifting platforming that we all fell in love with. And then, we wanted to introduce exciting new elements that we can't wait to show you today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure... Już widzę, że cutscenka odpalająca się na początku gry będzie dosyć ciekawa, bo nie wiem czemu wydaje mi się, że to jest nawiązanie do Titansów z Game Boy Advance, bo było coś podobnego, że Crash tam sobie spał na hamaku i Aku Aku go budził. I też w sumie do Titansów na DS-a, więc ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Ale bardzo mi się podoba pierwszy poziom. Bardzo ładnie jest zrobiony. Mega mi się podoba w ogóle koncepcja tego, że Crash sobie leży na plaży i są tutaj te wszystkie te mebelki i tak dalej. Activision, zaskakujecie mnie. I w sumie to jest 4Bob. But there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And throughout Crash 4, you'll see those changes to our... Ten poziom mi bardzo mocno przypomina połączenie Tiger Temple i tych poziomów pokroju The Lost City i tak dalej, czy tam Temple Ruins. To jest takie, nie wiem, wydaje mi się połączenie, tylko że wiadomo, nie chodzimy tak perfidnie po świątyni pełnej dziur i tak dalej, tylko mamy tutaj co jakiś czas pająki i to po prostu wygląda pięknie, nie, na razie jest dobrze, zobaczymy do czego ja się przyczepię, o ile się do czegoś przyczepię. Gameplay and even our art style. Our art teams wanted to take inspiration from not just the original games, but the animated cartoons that inspired those original games, all while also delivering bigger, more awe-inspiring dimensions to explore. Throughout Crash 4, you'll see wide open new vistas, new character models, and lots of expressive animations. And with all of that also comes new additions to the platforming, like having the ability to wall run, rope swing, rail grind, and zip line as well. In the original trilogy, specifically Crash Warped, there were certain moments in the game where Crash would change outfits. Think Crash wearing a biker jacket when riding a motorcycle. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we have loaded... Ten kostium kurczaka mi trochę nie przypadł do gustu, jest taki średni, nie? Ale z tego co widzę całościowo, te skiny nawet ładnie się prezentują. Chyba będzie grane na skinach, coś mi się wydaje. The game with tons of awesome skins that you can earn and wear throughout the game.
These skins are totally cosmetic and a fun way to express yourself while playing the game. And just... O, Coco Engine był przed chwilą. To be clear, there's no MTX here. Skins are earned by completing different challenges and earning gems within levels. Crash 4 also introduces the... To miejsce... Czekajcie na chwilę, tutaj ten, cofnę. To miejsce nie wiem czemu przez chwilę skojarzyło mi się z Drive Thru Danger. Tylko taki, wiecie, już dosłownie siedzibie Imperatora Velo, ale no niestety to jednak nie jest to, więc... Cóż, ale nie wiem czemu mi się na początku skojarzyło, jak to pierwszy raz teraz oglądałem, że to jest Drive Thru Danger, więc... Ładnie. Twórcy, zaskakujecie mnie. Crash 4 also introduces the Quantum Masks, the powerful protectors of time and space. Crash and Coco will need their assistance throughout the game to tackle the crazy challenges that we're going to be throwing at the player. Whether it's Ika Ika, who gives you the ability to instantly flip your center of gravity at the press of a button, Kapunawa, who allows you to slow down the world around you, or Lani Loli, who allows you to phase shift elements in and out of... Wait a second, bo coś tutaj dostrzegłem, czekajcie chwilę, weźmy tutaj ten. Czy ja jestem ślepy, czy generalnie ten? Bo ja okularów nie mam przy sobie teraz, więc mogło mi się coś przewidzieć, ale czekajcie chwilę. Ty, z checkpointu tego, umpasy wylatują. Okej. Or Lani Loli, who allows you to phase shift elements in and out of existence. Bending the rules of reality and altering your environment with these new masks. Ale ten głos Engina w tle mi się trochę nie spodobał, tak szczerze. Nie wiem, czy to będzie jego domyślny głos, ale trochę mi nie przypadł do gustu. Dobra, to jest druga rzecz, która mi nie przypadła do gustu za bardzo. Lecimy dalej. Is a must. We also can't wait to talk to you about the fourth mask, Akano. But that's gonna have to wait for another day. What we can tell you today, though, is that Crash isn't the only character you get to take control of during this adventure. For starters, you can play the entire game as Coco. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. It was also very important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. We've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own fresh perspectives and new gameplay. Here you can see that you'll be taking control of Neo Cortex. No. He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time, you'll also get to tail slap your way through crates as Dingo Dial. O kurde, Dingo Dialem będzie grane. A widzę, że on tutaj już swojego tego miotacza używa. Czy to nie, to odkurzacz jest w sumie, co on to ma. I repeat, you get to play as Dingo Dial. Ale będzie raszowanie Dingo Dialem. Ja coś czuję, że na bank jakaś trofka wleci za Dingo Diala, nie? Na bank wleci jakaś trofka za Dingo Diala. Ja pierdziele, co oni najlepszego odwalili? Ja pierdziele, no co to ma być? Bez kitu. Crash 4. Now a lot has changed in the year since we last saw Dingo Dial. In fact, he hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner. Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. Finally, there's one more surprise I'm incredibly excited to show you today. To jest też dobry patent, że nie tylko musimy te owoce Wampa zbierać, że też możemy zbierać jakieś inne owoce, jakieś tam winogrona czy coś takiego, więc to jest naprawdę też fajny patent. The Crash Bandicoot series has always been about finding new and exciting ways to play through the game. In the past, it's been about taking on time trials or discovering all the hidden secrets. Well, for Crash 4, we wanted to bring something brand new to the table. So we teamed up with our friends at Beenox to create a brand new style of play for Crash 4 that we call Inverted Mode. It's our souped up, bump-a-berry fueled take on a mirror mode. Not only are perspectives shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another tasks players with spinning paint all over the environment to see their path forward. We've even got one that feels like an old-timey movie, with the overcranked camera speed increasing the actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. To w ogóle to są poziomy z przyszłości, co nie? Bo tak właściwie widzę, nie, bo to trochę mnie to zmyliło, jakby to było pod wodą w ogóle.
Bo tak nie wiem, przez chwilę pomyślałem, jakby wiecie, tutaj była perspektywa wersji normalnego poziomu w przyszłości, tutaj jest poziom w przyszłości połączony z poziomem podwodnym, nie? Ciekawa koncepcja, by to musiała być. An incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experiences in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Experience the space and time-bending madness on October 2nd. Today's state of play is loaded with third. Dobra, to już nas nie interesuje. Ja pierdzielę, moi drodzy. Co tutaj się odwaliło do jasnej ciasnej? Uwierzcie mi, ja bym chciał się do czegoś przyczepić. Chciałbym się do czegoś przyczepić poza tymi dwoma aspektami, na które zwróciłem uwagę, ale ja naprawdę nie wiem, do czego mogę się innego przyczepić. Na razie Toys for Bob i Activision powodują, że ja nie mam do czegokolwiek się przyczepić. Nie wiem, jak oni to robią, ja po prostu nie wiem. Może jestem za bardzo nahypowany na tą grę. A wy co sądzicie o tym, co tutaj widzieliście? Piszcie koniecznie w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw. Mówię, mi się przede wszystkim podoba w ogóle wygląd Dingo Dial'a. Podoba mi się to, że entropii już jest potwierdzony i tak dalej. A raczej fragment tej pierwszej cutscenki. Co tutaj się najlepszego odwaliło? Przepraszam bardzo. Jestem zaskoczony. Jestem naprawdę w cholerę zaskoczony. Nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Nie wiem. Kompletnie nie wiem, co mam powiedzieć. Będzie grane. Szykujcie się na livestream i na let's play z tego. Gwarantuję wam. Będzie się działo. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Zamknęło mi to mordę.